Szanowni Państwo, jest mi bardzo przyjemnie przywitać Państwa na kolejnym seminarium ajdukiewiczowskim organizowanym przez Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Naszym prelegentem dzisiaj jest pan profesor Adam Jąkisz. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za to, że zgodził się, że zechciał wziąć udział w naszym spotkaniu i przedstawić swój odczyt. Cieszę się podwójnie, dlatego że tematyka naszego dzisiejszego spotkania jest związana z teorią pytań Ajdukiewicza, skądinąd również mnie ta teoria pytań jest bardzo bliska. Tytuł wystąpienia pana profesora to pojęcie odpowiedzi właściwej, ale jeszcze zgodnie z tradycją chciałabym kilka słów powiedzieć na temat naszego prelegenta. Pan profesor Adam Jąkisz zajmuje się problemami filozofii nauki, logiki ogólnej oraz metaetyki. Jest autorem m.in. książek Struktura, zmienność i postęp nauki, ujęcie strukturalne, ciągłość teoretycznych wytworów nauki, a także, i to jest ta jego najnowsza publikacja książkowa, to Pytania i odpowiedzi, ujęcie teorie mnogościowe, wydana w 2020 roku. Pan profesor Adam Jąkisz kieruje Katedrą Logiki, Epistemologii i Filozofii Nauki na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignacjanum w Krakowie. A tytuł wystąpienia, tak jak już powiedziałam, pojęcie odpowiedzi właściwej. Pani profesor, jeśli mogę już przejść. Tak, tak, zapraszamy. Pragnę podziękować za zaproszenie. Przepraszam, że nie mogłem dołączyć do tych wtorkowych spotkań, ale zajęcia takie trudne do przełożenia to wykluczyły. Ja może udostępnię od razu. Tak, spróbujmy właśnie tej opcji udostępniania, czy wszystko dobrze zadziała. Jest widoczne, tak? Tak, tak. Wszystko teraz widzimy. Więc właśnie w tym swoim wystąpieniu chciałbym najpierw powiedzieć o roli pojęcia odpowiedzi właściwej w logikach pytań. Następnie jak jest rozumiana koncepcja rozumienia definicji odpowiedzi właściwej w tych zastanych logikach. I wreszcie jak można zastosować dobrze zdefiniowane pojęcie odpowiedzi właściwej w logice, co pozwala uściślić, co pozwala rozwinąć. Więc właśnie gdy chodzi o rolę, punktem wyjścia i tego mojego wykładu dzisiejszego, jak również całej tej monografii, o której pani profesor wspomniała, jest koncepcja Ajdukiewicza. W ogóle uważam, że są w niej pomysły, które odpowiednio rozwinięte, uściślone, układają się w bardzo trafną logikę pytań. Wydaje mi się nawet, że o wiele bardziej trafną niż te takie mocno sformalizowane, zasłonięte symbolami, współcześnie rozwijane. Więc właśnie u Ajdukiewicza wyraźnie widać rolę tego pojęcia i wyliczyłem kilka pojęć, w których pojęcie odpowiedzi właściwej jest zakładane. No przede wszystkim pojęcie tak zwanych założeń pytania, pozytywnego założenia pytania. W napisach nieraz będę je skracał tym ZP. To jest stwierdzenie, że pytanie ma co najmniej jedną prawdziwą odpowiedź właściwą. No tu wyraźnie wprost występuje to pojęcie odpowiedzi właściwej. Założenie negatywne z kolei to twierdzenie, że pytanie ma co najmniej jedną fałszywą odpowiedź właściwą. Pytanie właściwie postawione, Ajdukiewicz rozumie, jako właśnie takie, które spełnia i to założenie pozytywne, i założenie negatywne. Czyli ma i prawdziwą, i fałszywą, co najmniej jedną prawdziwą i fałszywą odpowiedź właściwą. To pojęcie pojawia się również w definicjach, w określeniach rodzajów odpowiedzi. Odpowiedź całkowita według Ajdukiewicza to zdanie, z którego wynika co najmniej jedna odpowiedź właściwa. Całkowita wprost, no to jest utożsamione z odpowiedzią właściwą, to tyle co odpowiedź właściwa. Całkowita nie wprost to takie zdanie, które nie jest odpowiedzią właściwą, lecz wynika z tego zdania odpowiedź właściwa. Odpowiedź częściowa, zdanie, z którego nie wynika odpowiedź właściwa, lecz które wyklucza niektóre odpowiedzi właściwe. Odpowiedź wyczerpująca, takiego terminu używa Ajdukiewicz,
dzisiaj zwykle mówi się adekwatna. W każdym razie ta wyczerpująca to jest zdanie prawdziwe, z którego wynika każda prawdziwa odpowiedź właściwa. I wreszcie odpowiedzi dzisiaj zwane korygującymi, a opisowo nazywa je Dukiewicz odpowiedź znosząca pozytywne założenie. To jest zdanie sprzeczne z założeniem pozytywnym danego pytania lub zdanie, z którego takie zaprzeczenie wynika. To, co jest u Ajdukiewicza, jest właściwie, powtarza się, jest powielane w podręcznikach z logiki ogólnej czy ogólnej metodologii nauk. Tu można by wiele podręczników wymienić, w których tak właśnie są rozumiane te pojęcia. Jak widać, zawsze gdzieś tu wprost nawet pojawia się pojęcie odpowiedzi właściwej. To pojęcie odpowiedzi właściwej jest również zakładane we współczesnych logikach pytań. Ja tu skupię się w tym wykładzie dla ilustracji na IEL, to jest skrót Inferential Erotic Logic. Logika dzisiaj dość intensywnie rozwijana. U nas no, takim głównym zwolennikiem i jednocześnie można powiedzieć współtwórcą tej logiki jest profesor Andrzej Wiśniewski. Wziąłem pod uwagę, no, tu dokładnie nie odsyłam do tych publikacji, ale to, co będę mówił o tej logice, jest wzięte z najnowszych opracowań tej logiki. I w tych opracowaniach są również odesłania do innych logik pytań, w których to, co chcę wydobyć na temat odpowiedzi właściwej, jest podobnie jak w tej inferencyjnej logice pytań, podobnie jest określane. Więc właśnie jest wielkie zróżnicowanie terminologiczne i to nieraz utrudnia dopatrzenie się, że to wszystko dotyczy odpowiedzi właściwej. Ta właściwa odpowiedź, to co ja tu nazywam za Ajdukiewiczem odpowiedzią właściwą, no tu są różne terminy zamiennie stosowane. Conclusive answer, principle possible answer, sufficient, just sufficient answer, congruent, exhaustive, complete, proper answer. Najczęściej chyba ostatni w tych najnowszych jest direct answer. Zresztą na to, że to nawiązuje do tego terminu direct, wskazuje symbol stosowany, ten właśnie tu, D można powiedzieć od Q, DQ, to jest, ten symbol oznacza zbiór odpowiedzi właściwych na pytanie Q. I właśnie gdy się prześledzi, bo to są w językach symbolicznych przeważnie rozwijane, no zwłaszcza ta inferencyjna logika, rozwijane teorie pytań, gdy się prześledzi kolejne definicje twierdzenia pod kątem tego chociażby, gdzie występuje wprost albo gdzie jest zakładane to pojęcie tego zbioru odpowiedzi albo odpowiedzi właściwej, no to można ogólnie powiedzieć, że niemal, że w każdej podstawowej definicji, pomijając jakieś pomocnicze, to występuje. Ja tu wyliczenie niekompletne, takie zestawienie zrobiłem. Gdy mówi się w tamtych logikach o założeniach pytania, to rozumie się przez to zdanie wynikające logicznie z każdej odpowiedzi właściwej. Tu w razie jakichś wątpliwości ja też zamieściłem oryginalne jakieś sformułowania, te definicje. Założenie tak zwane prospektywne, nie wiem jakby w języku polskim to innym słowem oddać. W każdym razie tu chodzi o szczególne założenie, to znaczy takie, którego prawdziwość jest warunkiem koniecznym i wystarczającym trafności pytania. Soundness, tak proponuję, żeby tu przetłumaczyć trafność. A z kolei pytanie jest trafne, sound, wtedy, gdy ma prawdziwą odpowiedź właściwą. Ponieważ tu mowa o prawdziwych odpowiedziach w przypadku tej trafności, więc w grę wchodzi coś, co tu w nawiasie umieściłem, przyjęty przy ocenie tej trafności podział wszystkich zdań oznajmiających danego języka na prawdziwe i pozostałe. Więc tu jest relatywizacja trafności, jest do takiego podziału zdań oznajmiających na prawdziwe i pozostałe.
Kolejny rodzaj pytania. Pytanie jest bezpieczne, safe, gdy w każdym podziale dopuszczalnym na prawdziwą odpowiedź, pytanie to ma prawdziwą odpowiedź właściwą. No tu się pojawia pojęcie podziału dopuszczalnego. To się z grubsza mówiąc, nie każdy podział zdań oznajmiających jest dopuszczalny, bo od podziału ogólnie rozumianego wymagamy jedynie, żeby był wyczerpujący i rozłączny, by wszystkie zdania się znalazły w którejś kategorii i żadne w dwóch kategoriach. Natomiast dopuszczalne to muszą być takie, że relacja wynikania logicznego się zgadza z relacją wyprowadzania konsekwencji logicznej. Tak ogólnie. Tu szczegółowo mógłbym, gdyby była potrzeba, o tym powiedzieć. W każdym razie pytanie jest bezpieczne, gdy w każdym takim, w tym sensie dopuszczalnym podziale tych zdań na prawdziwe i pozostałe ma prawdziwą odpowiedź właściwą. Kolejny rodzaj pytania to jest ryzykowne, wtedy gdy nie jest bezpieczne, czyli przez negację się to określa, ale w tamtym jest założone pojęcie odpowiedzi właściwej. Normalne wtedy i tylko, gdy prawdziwość założeń gwarantuje istnienie prawdziwej odpowiedzi właściwej. Regularne założenia gwarantujące istnienie prawdziwej odpowiedzi ma założenia gwarantujące istnienie prawdziwej odpowiedzi właściwej. No mógłbym powiedzieć i tak dalej, bo tu jest wiele tych pojęć, tak jak ogólnie zapowiedziałem, że w każdym podstawowym to pojęcie jest zakładane, na przykład wewnętrznie, by to chyba trzeba powiedzieć self-rhetorical, to byłoby wewnętrznie jakieś retoryczne, jest pytanie wtedy, gdy z założeń wynika logicznie jedna z odpowiedzi właściwych z samych założeń, wynika odpowiedź, jest normalne, przepraszam, właściwe jest pytanie, gdy jest normalne i jednocześnie nie jest retoryczne w tym znaczeniu przybliżonym. W pojęciach odpowiedzi, rodzajów odpowiedzi również jest to pojęcie odpowiedzi właściwej zakładane, jest składnikiem tych definicji. Just complete odpowiedź, powiedzmy, że pełna byśmy tu powiedzieli. To jest takie zdanie, jest tą odpowiedzią pełną, które jest równoważne z którąś spośród odpowiedzi właściwych. No i teraz, kiedy jakieś zdanie tu przez B oznaczone jest odpowiedzią częściową, wtedy i tylko, gdy wyróżnia podzbiór, tu przez Y oznaczone, odpowiedzi właściwych, to znaczy gwarantuje, że co najmniej jedna spośród tych odpowiedzi z tego podzbioru jest prawdziwa, a z każdej z tych odpowiedzi wynika logicznie zdanie B. Wtedy to jest odpowiedź częściowa. Odpowiedź korygująca jest dane zdanie taką odpowiedzią, gdy wynika z tego zdania, z tej odpowiedzi, wynika logicznie negacja każdej odpowiedzi właściwej. To pojęcie odpowiedzi właściwej, choć jest to już mniej widoczne, ale pojawia się również w takich podstawowych dla tej inferencyjnej logiki pytań, podstawowych definicjach właśnie relacji implikowania tego erotetycznego i generowania, czyli można powiedzieć wywoływania, ewokowanie, tam jest termin używany, ewokowania pytań. Pytanie jest, no właśnie, wywoływane, generowane, ewokowane przez zbiór zdań tych oznajmiających dany zbiór X, wtedy i tylko, gdy prawdziwość zdań tego zbioru gwarantuje istnienie prawdziwej odpowiedzi właściwej, lecz żadna określona odpowiedź właściwa nie wynika logicznie z tego zdania. Jest to też w definicji erotetycznej implikacji tu. Mógłbym jakoś ją tłumaczyć, to co tu jest przytoczone, i później w pojęciach pochodnych, pojęcie erotetyczne i tego implikowania jakiegoś pytania przez inne pytanie jest później uszczegóławiane, regularne implikowanie, mocne implikowanie, czysto erotetyczne implikowanie. Wszędzie tam funkcjonuje pojęcie odpowiedzi właściwej. No i powtórzę to, tę uogólniającą ocenę co do roli tego pojęcia. Pojęcie odpowiedzi właściwej jest zakładane niemalże w każdej definicji przyjmowanej w tej logice pytań, inferencyjnej logice pytań. No więc właśnie skoro tak, to można by oczekiwać, że w tej i w podobnych
logikach podobnie budowanych, gdzie też funkcjonuje to pojęcie. To pojęcie jest dobrze zdefiniowane. Zwłaszcza, że w tych logikach dowodzi się pewnych twierdzeń. Całość jest budowana w tym języku takim symbolicznym. No i w postaci takiego systemu no, dedukcyjnego, nie aksjomatycznego, aż ale dedukcyjnego, że kolejne twierdzenia są wyprowadzane z tych wcześniej przyjmowanych definicji. U podstaw jest pojęcie odpowiedzi właściwej. No i teraz spójrzmy, jak jest zdefiniowane w tych logikach pytań. Znowu skupiam się na tej inferencyjnej, ale są w niej odniesienia do innych. Więc ogólnie to pojęcie odpowiedzi właściwej to jest ta spośród możliwych odpowiedzi, no i tu są przykładowe określenia, która dostarcza ani więcej, ani mniej informacji niż jest wymagane przez pytanie. Czyli dokładnie tyle informacji dostarcza, ile wymaga dane pytanie. To, że jest prawdziwa, nie jest od tej odpowiedzi wymaganej. To zresztą jest oczywiste. Odpowiedź właściwa to nie musi być prawdziwa. Te odpowiedzi zwane direct tam w tych dziełach jakiś są w niektórych zwane principal possible answers. Dlatego o tym wspomniałem, bo w tych definicjach to jest zakładane. Więc ta principal possible answer tak jest skracane. To jest możliwa odpowiedź, która jest, no właśnie, i to cudzysłów jest w oryginale, optymalna w tym sensie, że dostarcza informacji wymaganego rodzaju i przy tym nie więcej ani mniej informacji niż jest wymagane. Czyli to jest powtórzenie właściwie tamtej definicji. Tu właśnie ta odpowiedź tak jest rozumiana. Zakłada się o niej, że jest możliwa i jest odpowiedzią tą nazwaną just sufficient answer, a to just sufficient znaczy, że ta odpowiedź spełnia wymagania związane z pytaniem w ten sposób, że dostarcza dokładnie tyle informacji, ile jest wymagane. Oprócz tych określeń przyjętych wprost, w tej logice są też odesłania do innych podobnych definicji odpowiedzi właściwej. U Belknapa jest na przykład, oprócz tego nacisku na dostarczanie tej potrzebnej i adekwatnej informacji, jest też wymaganie, by odpowiedź właściwa odnosiła się do pytania w bezpośredni i ścisły sposób. U Chintyki na przykład jest postulowane, że to jest odpowiedź, która zadowala pytającego, o ile jest prawdziwa i o ile ten pytający ufa odpowiadającemu. No tu pojawiają się zupełnie takie wyraźnie pragmatyczne, czysto pragmatyczne już określenia. Przez odpowiedź konkluzywną rozumie Chintika taką, która nie wymaga dalszego uzasadniania, aby zadowolić pytającego. U Kubińskiego odpowiedź właściwa jest zrozumiana jako zdanie, czy tu w liczbie mnogiej odpowiedzi właściwe jako zdania, takie, że każdy, kto rozumie pytanie, musi je uznać za akceptowalną odpowiedź na dane pytanie i jednocześnie jest to odpowiedź najprostsza i najbardziej naturalna. U Harracha na przykład odpowiedź, on używa direct answer, dostarcza dokładnie tego, czego wymaga pytanie, a bezpośredniość oznacza zarówno, że jest pod względem logicznym wystarczająca i że jest bezpośrednia. To, co też nieraz się mówi, że wprost, tak to chyba trzeba rozumieć. Oceniając te określenia, trzeba powiedzieć, że w tych no, skądinąd ścisłych, zmierzających do
budowania takiego systemu dedukcyjnego. W tych ścisłych logikach samo to pojęcie jest no, bardzo nieściśle określone. No, za pośrednictwem takich pojęć pragmatycznych, takich na przykład jak zaufanie do odpowiadającego, zadowolenie z odpowiedzi, rozpoznanie odpowiedzi jako dopuszczalnej, naturalnej, nie wymagającej dalszego uzasadnienia, uznanie jej za odpowiedź na dane pytanie i podobne pragmatyczne. Pojawiają się też inne pojęcia, ale zupełnie nieuściślone. Na przykład pojęcie, że ma być logicznie wystarczające, no to by trzeba uściślać dopiero, żeby przestało być takie ocenne. Bezpośrednie też by wymagało ścisłe i maksymalnie proste, te simplest tam gdzieś było w którejś definicji. W każdym razie to są pojęcia, które mogłyby gubić te wady pojęć czysto pragmatycznych, ale nie zostały uściślone. O wiele lepiej sytuacja wygląda już właśnie w tym źródłowym ujęciu u Ajdukiewicza. Nieporównanie lepiej można powiedzieć, bo tam właściwie jest wyraźnie wskazany sposób, w jaki trzeba postępować, żeby to pojęcie uściślić. Więc według Ajdukiewicza samo pytanie wyznacza schemat odpowiedzi. Nazywa ten schemat wyznaczony pytaniem datum questionis. I w tym schemacie występuje zmienna, nazywają niewiadomą pytania, a zakres tej zmiennej to zbiór wartości, które można za zmienną podstawiać. Czyli zakres niewiadomej. On mówi wtedy, że to jest zakres niewiadomej. To można rozumieć syntaktycznie i wtedy tam się pojawiają na przykład w tym zakresie niewiadomej jakieś nazwy, a można rozumieć semantycznie, że odniesienia, desygnaty tych nazw. Tu, gdy mowa o zdaniach pytajnych, to lepiej to rozumieć syntaktycznie. Proste przykłady ja z podręcznika Ajdukiewicza je wziąłem. Kto odkrył Amerykę? Schemat wtedy wygląda tak. Ktoś tam X odkrył Amerykę. Zakresem niewiadomym jest zbiór nazw osób. Ten zakres może być zawężony w konkretnej sytuacji pytajnej, gdy wiadomo na przykład, że chodzi tylko o odkrywców albo nawet o któryś wyliczonych na przykład odkrywców, ale ogólnie tak byśmy powiedzieli. Kogo zabił Brutus? X-a zabił Brutus, taki jest schemat. No i zakres to jest zbiór nazw osób. Jeszcze jeden przykład rozważa Ajdukiewicz takiej sytuacji, w której ten człon pytajny, zaimek, poprzedza całą osnowę pytania, świecą lampy i przed tym jest ten człon pytajny. Schemat byłby taki: X, świecą lampy, jakoś tam domyślę, a zakresem no właśnie są przysłówki rozmaite. To sam Ajdukiewicz je wylicza: jasno, ciemno, mizernie, wspaniale i tak dalej. Gdy chodzi o, bo te pytania, wszystkie to są z kategorii pytań do uzupełnienia. Do uzupełnienia nawet można dodać, że prostych, żeby odróżnić od pytań do uzupełnienia problemowych, czyli z partykułą dlaczego, przepraszam, z członem pytajnym, dlaczego, bo to nie partykuła. Właśnie gdy chodzi o pytania do rozstrzygnięcia, czy wieloryb jest rybą, jako przykład podaje Ajdukiewicz, no i tylko szkicuje sposób, w jaki dałoby się ułożyć schemat odpowiedzi na takie pytania. I mówi tak, że datum questionis dla tego zdania pytajnego musiałoby być schematem zdaniowym, którego podstawieniami są dwie odpowiedzi właściwe, to jest dwa zdania wzajemnie sprzeczne. Tak, wieloryb jest rybą oraz wieloryb nie jest rybą. No i dodaję przy okazji tego, że dlatego każde pytanie rozstrzygnięcia jest właściwie postawione. Dwa zdania sprzeczne, no wiadomo, że któreś musi być prawdziwe. I ten pozostałe fałszywe, ten warunek właściwego postawienia, że ma właściwą odpowiedź prawdziwą i ma właściwą fałszywą, jest wtedy, tak Ajdukiewicz to ocenił,
jest w sposób oczywisty spełnione. Ogólna prawidłowość byłaby taka, na podstawie tych uwag Ajdukiewicza, to jest, i on to wyraźnie stwierdza, można to jedynie mocniej niż on sformułować, że odpowiedzi właściwe są to zdania otrzymane z datum questionis w wyniku podstawienia stałej za niewiadomą, za zmienną, stałej z zakresu tej zmiennej. I teraz już no, moja ocena, że określenie to jest zadowalające. Rzeczywiście ono wskazuje sposób budowania takich schematów, ale o ile jest dobrze zdefiniowany schemat odpowiedzi na dowolne pytanie. No, u Ajdukiewicza właściwie tylko były przykłady i to głównie dla pytań do uzupełnienia i zarys rozwiązania dla pytań do rozstrzygnięcia. Czyli pytania uzupełnienia plus wskazówka co do schematu dla odpowiedzi na pytania rozstrzygnięcia. Nie wiem, czy tu nawet zwracam się do pani profesor Ani Brożek, czy w jakimś swoim wystąpieniu, innym referacie Ajdukiewicz analizował pytania problemowe, czy jakieś schematy podawał dla pytań problemowych. No bo już raz się okazało, że ja myślałem, że nie, a pani profesor mi zwróciła uwagę i słusznie dziękuję za to, że tam gdzieś w jakimś wystąpieniu, w referacie podał schemat, zresztą bardzo zbliżony do tego, co w tej próbie ujęcia ogólnego sam gdzieś tam później zaproponowałem, ale pytań do tych problemowych chyba takich schematów u Ajdukiewicza nie było. Ja sobie nie przypominam w każdym razie, żeby były na ten temat jakieś głębsze informacje u Ajdukiewicza. Więc właśnie, w każdym razie na podstawie tej ogólnej jego sugestii, żeby budować te schematy, no jest próba takiego ogólnego ujęcia. Ja przedstawię od razu wyniki. One są zaczerpnięte z tej mojej monografii, o której pani profesor wspomniała. W ogóle, gdy zacząłem się przygotowywać do tego wystąpienia, a wcześniej podałem tytuł, to dostrzegłem, że to pojęcie odpowiedzi właściwej tak się przewija w całej monografii, że właściwie powinienem ją streścić, co to nie bardzo jest możliwe w tak krótkim czasie. No bo tu jest analogicznie jak w innych logikach pytań, że to jest podstawowe, to jest pojęcie podstawowe. Więc ogólny schemat wspólny dla wszystkich pytań, później stopniowo uszczegóławiany, jest taki i to jest zgodne z czymś profesor Wojtysiak to tak nazywał, nie wiem czy ta nazwa jest tak ogólnie przyjęta, schemat polski. Chodzi o ten schemat wywodzący się od Ajdukiewicza, czyli to jest jak najbardziej ten schemat polski, z tym, że no właśnie to dość mocno w nim rozwinąłem. To jest ten odpowiednik powiedzmy niewiadomej, to X. A tu był ten zakres niewiadomej, z tym, że trochę to uogólniłem, mówię o uniwersum, bo to uniwersum to nie zawsze jest tylko zakres niewiadomej, to czasami jest coś skonstruowanego z zakresów niewiadomej czy niewiadomych w pytaniu, tym jest to jest trochę uogólnione. A tu jest ten warunek orzekany no, o tym wybranym obiekcie z uniwersum, nazwanym. Po podstawieniu jakiejś nazwy tu będzie nazwa tego obiektu i orzekamy o nim. Więc to jest ogólnie zgodne z tym schematem polskim, ale właśnie dzięki temu, że to jest rozbudowane, uszczegółowione dla pytań kolejnych rodzajów, poszczególnych rodzajów, można się uporać z czymś, czym Ajdukiewicz się nie zajmował. Mianowicie z taką osobliwą dla pytań wieloznacznością. Bo oprócz wieloznaczności, która dotyka, grozi jakiejkolwiek wypowiedzi, również zdania pytajnych dotyka. I te źródła wieloznaczności, powiedzmy takiej czysto językowej, to są znane i to się przenosi również na pytania. Ale pojawiają się źródła wieloznaczności osobliwe, właściwe tylko dla pytań. Chodzi o wieloznaczność związaną z zakresem członu pytajnego, i to dotyczy pytań do rozstrzygnięcia i problemowych, że nie jest jednoznaczne, do której części osnowy czy do całej odnosi się ten człon pytajny, co jest w zakresie członu. I drugi rodzaj tej wieloznaczności osobliwej dla pytań to jest wieloznaczność
kwantyfikacji. Tu chodzi o to, że w samym pytaniu nie zawsze wiadomo. W sytuacji pytajnej może to być wiadomo, ale nie widać tego w zdaniu pytajnym. Nie zawsze wiadomo, ile niewiadomych z zakresu pytania trzeba wskazać. Kto jest polskim noblistą, czy wystarczy wskazać jednego, czy dwóch, czy wszystkich wskazać. Więc to jest, nazywam to wieloznacznością kwantyfikacji. Ta wieloznaczność dotyka pytań do uzupełnienia, tych zwykłych, prostych i problemowych. I właśnie w usuwaniu tej wieloznaczności podstawowa jest rola tego pierwszego członu tego schematu. To już to nazwałem uniwersum, a to jest odpowiednia do tego uniwersum niewiadoma. Czasami to się nie różni od tego, o czym mówi Ajdukiewicz. W przypadku większości nawet można powiedzieć pytań, to jest tak samo jak Ajdukiewicz to rozumie, że to jest niewiadoma, zakres niewiadomej, to jest to, co nazywam uniwersum, ale łatwo jest podać przykłady takie, że trzeba to troszkę inaczej, ogólniej rozumieć. Ja tu może zaraz w jakichś konkretnych przykładach. No i teraz uszczegółowienia tego schematu dla pytań poszczególnych rodzajów. Tę kategoryzację Ajdukiewicza utrzymałem i nawet z tych analiz moich wynika, że da się ją po prostu uzasadnić, że wiele za nią przemawia, że to była bardzo trafna intuicja Ajdukiewicza, że są pytania do rozstrzygnięcia i pozostałe. On tak wprost o tym mówi, a w tych pozostałych to można już z uwagi na dodatkowe kryteria, nie podstawowe, no rozróżniać chociażby te do uzupełnienia zwykłe i pytania problemowe i tam według kolejnych kryteriów dalej je dzielić. Ale podstawowa dychotomia jest właśnie taka i naprawdę to widać w tych własnościach pytań, że są do rozstrzygnięcia i pozostałe. Więc właśnie w przypadku pytań domagających się rozstrzygnięcia ten schemat wygląda tak, jak tu właśnie ta literka R ma wskazywać. W uniwersum jest no to, co Ajdukiewicz trafnie wskazał, ale założywszy, że pytanie odnosi się do całej osnowy. On mówi, że zawsze odpowiedzi właściwe to jest zdanie bądź jego zaprzeczenie w odpowiedzi na dane pytanie. Natomiast ja tu uwzględniłem to, co nazywam niejednoznaczność związaną z zakresem członu pytajnego. Od razu może na prostym przykładzie, jeśli no, zdanie brzmi Jan współpracował świadomie. I teraz jest pytanie, czy Jan współpracował świadomie? Zdanie pytajne, lepiej tak powiedzieć, dlatego zapisałem je nie w kursywie. Kursywą zapisuję ujednoznacznione zdania pytajne. I teraz to, czy może się odnosić, i to jest coś, co od dawna zaobserwowano. To pani profesor Anna Brożek też o tym wyraźnie pisała. Tam pamiętam, że profesor Jadacki, a w ogóle kiedyś w jednej z prac Leona Koya, gdy szukał źródeł takich analiz, to gdzieś tam cofnął się chyba aż do XVIII wieku, gdzieś znalazł jakieś dzieło, w którym już wtedy zauważono, że to czy w języku polskim, czy nie zawsze odnosi się do całej osnowy. I te możliwości różnego odnoszenia się tego członu pytajnego tu są wyliczone. Współpracował świadomie czy Jan? I tak dalej. Jan świadomie, czy współpracował, o to pytamy. Wiemy, że współpracował, pytamy, czy świadomie, ale można też pytać o większe fragmenty osnowy, czy powiedzmy o dwa takie elementy. Jan, czy współpracował świadomie, tego nie wiadomo. Wiadomo, że chodzi o Jana, nie wiadomo o to. Współpracował, czy Jan świadomie, czy współpracował Jan. No i wreszcie można, tak jak zwykle brane jest w analizach to pytanie, czy odnieść do, dlatego nawiasem się posłużyłem, do całej osnowy. No i wtedy te schematy odpowiednio się zmieniają. W uniwersum jest to tylko, co jest kwestionowane. Raz z zaprzeczeniem, raz bez. Tu się pojawia taki, no zaproponowałem
nowy rodzaj zaprzeczenia, tak nazywam to taką uogólnioną negacją, bo tu chodzi o to, żeby to można było stosować nie tylko do całej osnowy, tak negację przedzdaniową, ale również do części osnowy, ale oczywiście w szczególnym przypadku i do całej. Czyli to można do pojedynczych składników osnowy wyrażonych zdaniowo, od razu to chcę podkreślić, wyrażonych zdaniowo, a jak i do większych części, w końcu można do całej osnowy. Tu proszę dostrzec, że gdy ta partykuła odnosi się do całej osnowy, to wtedy to się sprowadza do, w uniwersum pojawia się to, o czym mówił Ajdukiewicz, P i nie P, no ale żeby to ogłosić, to trzeba okazać, że jest tak, jak tu na zielono to zaznaczyłem. Rola uogólnionej negacji. Ona pozwala właśnie na to zastosowanie negacji do pojedynczych składników, grup składników i wreszcie do całej osnowy, ale gdy jest zastosowana do całej osnowy, to jest tak jak tu, że jest wtedy równoważna z tą negacją zwykłą, przedzdaniową. Tak było trzeba ją zdefiniować, tak została zdefiniowana, że da się rzeczywiście potwierdzić, że to zachodzi. Dlatego nazywam ją uogólnioną, choć ostatecznie w tej definicji tego non pojawiają się zwykłe funktory, te prawdziwościowe z klasycznego rachunku zdań. Gdy chodzi o pytania problemowe, to ten ogólny schemat, tam, od którego rozpocząłem, wygląda w ten sposób. Bo tu również jest, proszę popatrzeć, w tym warunku orzekanym jest wyraźnie zaznaczone, co jest przedmiotem kwestionowania, no tylko, że teraz chodzi o pytanie dlaczego. My zwykle, gdy stawiamy pytanie dlaczego, odnosimy je do całej osnowy, ale nie musi tak być. W tych przykładach, które tu są rozpisane, współpracował świadomie, dlaczego Jan? My nie kwestionujemy świadomej współpracy kogoś, ale pytamy, dlaczego Jan? Jan świadomie, wiemy, że coś tam wykonuje, ale dlaczego współpracował? Więc to zamiast czy można tu wstawić dlaczego i uzyskać się sensowne pytania, takie, że w danej sytuacji pytanej o to dokładnie chodzi. Więc właśnie tu w tym schemacie jest to zaznaczone. To, co nie jest kwestionowane, jest tu ten wskaźnik C z tym indeksem górnym ma na to wskazywać. W każdym razie, gdy się wykona, można powiedzieć, tę operację, to uzyska się całe to zdanie. Czyli Jan współpracował świadomie, no i teraz dlatego, że. I w tej części wyjaśniającej ona jest odpowiednia do tego, co kwestionujemy. Dlaczego ja? No bo tam powiedzmy okazało się, że ktoś inny nie. I w każdym razie to uniwersum zależy od tego, o co pytamy. I stąd jest tak tutaj ten napis wskazujący, że za każdym razem uniwersum może się zmieniać. Tu jeszcze są dodane schematy dla interpretacji. To jest też znana sprawa, że te pytania dlaczego problemowe mogą być rozumiane kauzalnie. Pytanie o powód, rację albo celowościową. I odpowiednio do tego w schemacie się pojawi, że powodem tego, że no i tu uzyskalibyśmy to całe zdanie, ale taki zapis tego zdania wskazuje, o co dokładnie w nim pytamy. Powodem tego, że P było coś tam. I to albo było to, że. To można albo propozycjonalnie formułować, albo nominalnie, czyli tu nazwy podstawiać, albo zdania wyjaśniające, dlaczego coś tam. Wspomniałem też, zapowiedziałem, że drugi rodzaj tej wieloznaczności to jest wieloznaczność kwantyfikacji. I ona się pojawia już w przypadku pytań problemowych. I tu tylko krótko schemat, który pozwala ująć tę wieloznaczność. Zamiast pojedynczych zdań wyjaśniających, tu podstawianych pod to X,
X są czerpane z zakresu zdań wyjaśniających, zakres tej zmiennej X to jest ogół zdań wyjaśniających. Zamiast tej zmiennej X tu się pojawia zmienna dla zbioru. Jeśli ktoś pyta na przykład, dlaczego Polacy emigrują i dodatkowe polecenie brzmi, że proszę podać co najmniej dwie przyczyny, co najmniej dwie, no to ktoś oddaje ten schemat tego pytania w ten sposób, że trzeba wskazać zbiór, w tym zbiorze są zdania wyjaśniające, no i tu trzeba na końcu dodać warunek dla liczności tego zbioru, że w tym zbiorze mają być co najmniej trzy, czy co najmniej dwa zdania wyjaśniające. W każdym razie da się również w tych schematach podać ich odpowiedniki dla ujmowania kwantyfikacji, no i analogicznie jest później przy tej interpretacji przyczynowej i celowościowej. I pytania do uzupełnienia zwykłe. Tu jest najwięcej odmian, bo największe zróżnicowanie w kategorii tych pytań. Weźmy jako przykład, to nawiązuje do Ajdukiewicza, ale również do tego, co często analizuję w podręczniku. Osnowa to jest Kolumb odkrył Amerykę w roku 1492. I teraz pierwsza sytuacja. Tę rozważa dokładnie Ajdukiewicz. Pytanie takie, że człon pytajny poprzedza część tej osnowy. No tu wtedy ta zmienna będzie zastępowała któryś ze składników osnowy. Kto, co odkrył, kiedy odkrył. Więc to jest ta sytuacja i wtedy schemat odpowiedni jest taki. No i tu przykład, kto odkrył Amerykę w roku 1492 i schemat byłby taki, jakie to jest X z zakresu P, to są osoby czy nazwiska odkrywców, a ten warunek orzekany Amerykę, odkrył Amerykę w roku 1492, no i orzekamy to o tym wybranym z zakresu, co Kolumb odkrył, no tu by się zmieniło, musielibyśmy czerpać lądy tu, ogół lądów, kontynentów powiedzmy, lądów lepiej do odkrycia. Kolumb odkrył w roku i tu orzekamy to jakimś wskazanym z zakresu niewiadomej lądzie. I gdybyśmy uwzględnili, musieli uwzględnić kwantyfikację, no to tylko właśnie zamiast tej zmiennej, za którą podstawiamy indywidua, nazwy indywidułów, to teraz byśmy się domagali od odpowiadającego, żeby wskazał odpowiednio liczny zbiór. No ale z tego podzbioru obiektów, które ten warunek spełniają. No gdybyśmy pytali o noblistów polskich i warunek byłby, że trzeba wskazać co najmniej czterech, no to by trzeba taki zbiór co najmniej czterech osób wyliczyć. A ogół odpowiedzi właściwych, no to byłyby takie właśnie czwórki czerpane z tego z nazw osób. Druga sytuacja to jest taka, że człon pytajny jest przed całą osnową. Ajdukiewicz też rozważa taki przypadek z tymi lampami, jak świecą lampy. Natomiast tu dostrzegam, że jeszcze może być inne zróżnicowanie. Człon pytajny przed całą osnową, ale odnosi się do części osnowy. Może tak być. Czyli jest cała osnowa, ale człon jest taki, że odnosi się do któregoś z jej składnika. Na przykład, który Kolumb odkrył Amerykę. No i wtedy schemat na to wskazuje, bo tu uniwersum jest dostosowane do tego, że partykuła dotyczy pierwszego składnika. No tu jedynie zbiór Kolumbów musiałby być wtedy w zakresie takiej zmiennej. Tam Kolumb miał brata na pewno jednego. W każdym razie, albo na przykład, jak Kolumb odkrył Amerykę, jak? No tu przysłówki jakieś byśmy wstawiali, że powiedzmy przypadkowo, że szybko, że powiedzmy takie okoliczności, że tam nad ranem gdzieś dopłynął, jak odkrył, którą Kolumb odkrył Amerykę. W każdym razie odpowiednio do tego, o który składnik z osnowy pytamy, zmienia się schemat, wskazuje na to.
ale orzekamy całe zdanie. Orzekamy całe zdanie, dlatego tu ten warunek orzekamy jest całą osnową. No i ta ostatnia sytuacja, człon pytajny przed całą osnową, ale odnosi się do całej osnowy, nie do któregoś składnika. Na przykład jak to się stało, jak doszło do tego, że Kolumb odkrył Amerykę w roku. No i tu schemat wtedy jest ten, a w uniwersum są narracje. Niektórzy nawet takie pytania w odrębnej kategorii umieszczają, tych do uzupełnienia narracyjne. Mówią, że to wiem, że profesor Kamiński tak na przykład jeszcze je wydzielał, narracyjne. Czyli w uniwersum byłyby narracje z opisami okoliczności tego, że Kolumb odkrył właśnie wtedy Amerykę. No więc podsumowanie tego ogólnego ujęcia tych schematów pytań jest takie, że zgodne z tą wskazówką Ajdukiewicza, odpowiedź właściwa, i to jest ta wyraźnie uznana za definicję, ta wskazówka Ajdukiewicza. Zatem odpowiedź właściwa to każde zdanie podpadające pod schemat odpowiedzi zgodny ze schematem struktury danego pytania. A te schematy odpowiedzi tu widać po dwukropku. To jest schemat struktury pytania, a po dwukropku zawsze jest schemat odpowiedzi. No tu bardzo istotne jest, bo tam się pojawia ta zmienna, to X, o którym się orzeka, czy tam odpowiednio uogólnione, no więc wtedy jest istotne, co jest w tym uniwersum. To uniwersum musi być tak skonstruowane, żeby było widać kwantyfikację i tak skonstruowane, żeby było widać, czego dokładnie pytanie dotyczy. I teraz, gdy się połączy tę definicję odpowiedzi właściwej z tymi ustaleniami co do struktury pytań, czyli z odpowiednim dla danego pytania schematem jego struktury, można dla dowolnego pytania wyznaczyć jednoznacznie odpowiadający mu zbiór odpowiedzi właściwych. Czyli coś, co zostało w tamtych ujęciach przyjęte, po prostu to D od Q, D Q, że jest zbiór odpowiedzi właściwych, no tu jest odpowiednio uściślone. I teraz zastosowanie tej definicji pojęcia odpowiedzi właściwej. No znikają te nieścisłości widoczne w tych ujęciach, w których się nie dysponuje pełnym opisem struktury pytań i co za tym idzie struktury odpowiedzi. Czyli uściślenie wszystkich pojęć zakładających odpowiedź właściwą, tu skróciłem. Czyli pojęcie założenia pozytywnego, założenia negatywnego. Tak na marginesie, ponieważ co jest tym założeniem pozytywnym, negatywnym, to widać dopiero w przypadku konkretnych pytań, wtedy widać ich założenia. Wolę to nazywać postulaty, postulaty, bo one są właściwie formułowane odnośnie do pytań nie w języku przedmiotowym, którego pytanie dotyczy, tylko mówimy, że pytanie powinno być tak postawione, by istniała co najmniej jedna odpowiedź właściwa, prawdziwa, co najmniej jedna właściwa, fałszywa. Jeśli się da uściślić to pojęcie założenia pozytywnego, negatywnego, ściślej też da się rozumieć, sformułować pojęcie pytania właściwie postawionego. Żeby to odróżnić od warunków dobrego postawienia, które rozumiem znacznie ogólnie niż to, o co tu chodzi, gdy Ajdukiewicz mówi o właściwym postawieniu, ten warunek, ale rozumiany tak jak u Ajdukiewicza, odpowiednio uściślony, nazywam trafnością. Czyli pytanie jest trafne wtedy i tylko, gdy ma co najmniej jedną odpowiedź prawdziwą, co najmniej jedną fałszywą, tak rozumiemy odpowiedzi właściwe, jak tam zgodnie z tymi schematami, tu jest to rozumienie trafności i da się pokazać, że przy takim rozumieniu trafności te inne przyjmowane w literaturze, one są słabsze, czyli Ajdukiewicz mocniejsze wymaganie postawił. Z tego oczywiście wynika to, co tam gdzieś było, to soundness of question. No też tam mówiłem o trafności, ale to jest słabiej rozumiana, bo tam jest wymagane tylko, by pytanie miało odpowiedź właściwą, prawdziwą. Często takie sformułowanie pamiętam z wykładów Kamińskiego. Mówi się, że pytanie jest trafne, gdy nie ma fałszywych założeń. Z tego warunku
trafności wynika tamto, ale nieodwrotnie. Nieodwrotnie, czyli ten warunek jest mocniejszy. Z tego, że ma prawdziwą i fałszywą odpowiedź, wynika oczywiście, że ma prawdziwą, czyli to sformułowanie, które przytaczałem tam za Wiśniewskim. I wynika również, że nie ma fałszywych założeń. No więc tak rozumiany warunek jest najmocniejszy spośród tych, które funkcjonują. Da się dobrze określić założenia pytania, bo zwykle się o nich mówi, że to są zdania wynikające z treści, dokładnie się mówi zdania wynikające z każdej odpowiedzi właściwej. No tu po uściśleniu tego pojęcia i to staje się lepiej, pełniej zrozumiałe. Da się też łatwiej wyróżniać założenia bezpośrednie i dalsze. Wiem, że profesor Jadacki w którejś ze swoich prac odróżniał założenia od supozycji bodajże. Chodziło mu właśnie o to, co ja nazywam bezpośrednie i dalsze. To wyraźnie widać, bo to bezpośrednie to jest ten warunek orzekany. Zdaniowy odpowiednik tego, co tam się w schemacie pojawia jako warunek. No tu bardzo dużo da się nie tylko uściślić, ale nowych rozróżnień wprowadzić, dysponując pojęciem odpowiedzi właściwej. Uściślić pojęcie odpowiedzi dorzecznej. Dorzeczna to jest, no, ogólnie się mówi na temat wskazany pytaniem, ale da się to ściślej teraz powiedzieć. Dorzeczna to jest taka, która zawęża, czyli tam wskazuje któreś odpowiedzi właściwe, albo znosi wszystkie, czyli koryguje. To jest dorzeczna. Taka bądź taka. W grupie tych zawężających są pełne i częściowe. Niepełną przez zaprzeczenie definiuje, to jest szersza kategoria niż częściowe. Pełne i częściowe są w zawężających. Da się też uściślić i uogólnić pojęcie odpowiedzi wprost i nie wprost. Zwykle wprost nie wprost mówiło się odpowiedź pełna wprost i pełna nie wprost. Na wszystkie kategorie da się to odpowiednio rozumiane przenieść, ten podział. No i wreszcie pojęcie odpowiedzi adekwatnej. Zwykle się o niej mówiło, że to jest pełna wprost i prawdziwa. Pełna wprost i prawdziwa, dokładniej, by uchwycić to, co się już pojawiło w tych przytaczanych definicjach odpowiedzi właściwej, że ma dostarczyć dokładnie tyle informacji, ani mniej, ani więcej. Da się to zrobić. No, tam nazwałem to, że odpowiedź jest pełna, ale nie jest za pełna, czyli musi być taka minimalna pośród pełnych. To jest dość proste tam uściślenie. Wykorzystując to pojęcie odpowiedzi właściwej, da się też sprawdzić i dokonać korekty niektórych twierdzeń logiki pytań. No więc coś, co jest u Ajdukiewicza, gdy się zastosuje te schematy, odróżni to, co dane od tego, co kwestionowane, to da się pokazać, że nie każde pytanie rozstrzygnięcia jest właściwie postawione. No tu jakiś przykład wziąłem taki, to przyznam dopiero po rozmowie z panią profesor wczorajszej, tu jeszcze trochę przykładów dodałem po informacji, że to będzie również dla uczestników, studentów seminarium, żeby to w każdym razie ktoś pyta tak, ja od razu uściśliłem to zdanie pytajne, bo zdanie by brzmiało, czy w zamachu smoleńskim użyto bomby. I chodzi o takie rozumienie, w zamachu smoleńskim, czy użyto bomby. No tu każda odpowiedź właściwa jest fałszywa, o ile nie było zamachu, o ile nie było zamachu. Każda jest fałszywa, czyli pytanie do rozstrzygnięcia mamy i nie jest właściwie postawione, bo obie odpowiedzi właściwe są fałszywe. Nie każda odpowiedź właściwa jest pełna. W podręcznikach zwykle się mówi zawsze, że właściwa musi być pełna. Nie każda jest pełna. Tu znowu te pytania do rozstrzygnięcia sprawiają, że trzeba to skorygować, to twierdzenie. Nie każda odpowiedź właściwa jest pełna. No więc właśnie tu właściwe przez W, pełne przez P. Więc ogólnie, czyli dla dowolnego pytania, gdy chcemy mówić o tej relacji między odpowiedziami właściwymi a pełnymi, to można powiedzieć, że nie każda właściwa jest pełna. Nie każda właściwa jest pełna. I wprawdzie dla pytań do uzupełnienia
Jest tak, że odpowiedzi właściwie są pod zbiorem pełnych dla pytań do uzupełnienia i tych zwykłych i problemowych. Na marginesie warto dostrzec, że mogą być, no to jest dość oczywiste, że mogą być pytania, odpowiedzi pełne, które nie są właściwe. Też jakiś przykład na szybko obmyśliłem, jak ma na imię polski laureat pokojowej Nagrody Nobla i ktoś odpowiada tak samo jak prezydent Polski, który zginął w katastrofie smoleńskiej. To jest pełna, tylko że nie wprost. Niewłaściwa, bo tu o tym mówię, przepraszam, niewłaściwa. Natomiast właśnie w dziedzinie pytań rozstrzygnięcia w tej kategorii nie ma tej relacji, że każda właściwa jest pełna, jest relacja krzyżowania. Czyli mogą być i takie, że są właściwe i pełne, ale mogą być pełne, które nie są właściwe i właściwe, które nie są pełne. To zwłaszcza jest zaskakujące, że może być odpowiedź właściwa na pytanie do rozstrzygnięcia, która nie jest pełna. Jako ilustrację do tego, o czym mowa, pytanie tego rodzaju, czyli że partykuła czy odnosi się do całej osnowy, czy Ajdukiewicz wykłada. No, wyobrażamy sobie, że sytuacja pytajna jest taka, że słychać odgłosy zajęć z jakiejś sali i pod tymi drzwiami ktoś tam zadaje pytanie, czy Ajdukiewicz wykłada, czyli chodzi o to tu teraz, czy wykłada. No więc właśnie ktoś udziela odpowiedzi właściwych, czyli tak, nie. Ktoś odpowiada tak i to jest odpowiedź pełna i właściwa. Ajdukiewicz wykładał, to jest skrót dla tej osnowy. Tak, Ajdukiewicz to jest pełna i właściwa. Ale gdy odpowiada nie, czyli nie jest tak, że Ajdukiewicz wykłada, no tu się zrobiło na przykład z tego. To jest, o przepraszam, tu ma być małe n, duże p. To jest odpowiedź właściwa, ale nie jest pełna, bo odpowiedzi pełne, ja tu ich schematy tylko zapisałem, to na przykład taka, że wprawdzie ktoś wykłada, ale to nie jest Ajdukiewicz, że wprawdzie Ajdukiewicz, ale prowadzi na przykład seminarium, ktoś mówi, czyli nie wykłada. Ani Ajdukiewicz, ani wykład, bo mówi ktoś na przykład, że Przełęcki prowadzi seminarium. Czyli to są odpowiedzi pełne. Powiedzenie, że nie, gdy tu są te dwa składniki kwestionowane, to nie jest odpowiedź pełna, choć jest odpowiedzią właściwą. No i jeszcze ta możliwość, że odpowiedź jest pełna, a nie jest odpowiedzią właściwą. Na przykład ktoś mówi w tej sytuacji, Ajdukiewicz już nie prowadzi zajęć. No to jest pełna, ale oczywiście niewłaściwa. Wykłada Przełęcki. Też nie jest właściwa, bo właściwie to jest tak, nie. Albo Ajdukiewicz prowadzi seminarium. Nie każda odpowiedź właściwa jest adekwatna. To jest kolejne twierdzenie, bo zwykle gdy się mówi, że właściwa, to adekwatna. Nie każda właściwa jest adekwatna. To znaczy w tej ogólnej postaci to jest oczywiste, bo jak jest właściwa i fałszywa, no to nie może być adekwatna. Nie każda odpowiedź właściwa, prawdziwa, tu nawet powinienem dopisać, prawdziwa, jest adekwatna. Więc właśnie gdy chodzi o relacje między odpowiedziami właściwymi i adekwatnymi, takie określenie się przyjmuje. Można je jeszcze uzupełnić, trochę o tym wspomniałem. Adekwatna to jest odpowiedź pełna, odpowiedź wprost, to będę skracał przez B, bo bezpośrednio też się mówi o nich. Czyli adekwatna to musi być pełna, bezpośrednia i prawdziwa. I dla pytań do uzupełnienia, adekwatna to prawdziwa odpowiedź właściwa. Czyli tu jest tak, jak zwykle się mówi o wszystkich pytaniach, dlatego że każda właściwa jest wprost i pełna w przypadku pytań do uzupełnienia. Natomiast dla pytań rozstrzygnięcia odpowiedź adekwatna to prawdziwa i pełna odpowiedź właściwa, czyli musi być prawdziwa, bo to zawsze przy adekwatności, ale pełna odpowiedź właściwa, bo nie każda właściwa jest pełna. I tu jeszcze jeden przykład ilustrujący. Gdybyśmy spytali,
nie kwestionując tego, że ktoś wykłada, że to uznajemy za oczywiste, wykłada czy Ajdukiewicz. No tu, ponieważ o prawdzie mowa, to musimy przyjąć, że jakoś jest, powiedzmy, że faktycznie wykłada Przełęcki. I teraz ktoś udziela odpowiedzi właściwych, przeczącej, nie, no to znaczy, że ktoś wykłada, lecz nie Ajdukiewicz, bo to wykładanie jest kwestionowane. Ktoś wykłada, lecz nie jest to Ajdukiewicz. I to jest odpowiedź właściwa i adekwatna. Tak, ktoś odpowiada, czyli wykłada Ajdukiewicz, wypada z tego, wykłada Ajdukiewicz. I to jest odpowiedź właściwa, ale nieadekwatna, jest pełna, lecz jest fałszywa. Gdybyśmy teraz zapytali, czy Ajdukiewicz wykłada, i znowu w tej samej sytuacji, że wykłada Przełęcki, tylko teraz to pytanie się tym różni, że dotyczy całej tej osnowy. Więc odpowiedź przecząca jest właściwa i nie jest adekwatna. Nie jest adekwatna. Ona jest wprawdzie prawdziwa, lecz nie jest pełna. Pełne odpowiedzi to są, tak jak już tam te schematy wyżej zapisywałem i objaśniałem. Odpowiedź właściwa twierdząca, no, sprowadzająca się do zdania, że wykłada Ajdukiewicz, jest właściwa, ale nie jest adekwatna. Jest wprawdzie pełna, lecz fałszywa. To tyle, może jakieś jeszcze inne sprawy to do dyskusji bym zostawił. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie profesorze, za pokazanie nam, w jaki sposób koncepcję Ajdukiewicza można elegancko zaokrąglić i ująć w takim teorią mnogościowym podejściu do tej sprawy, no i za pokazanie nam roli, jaką pojęcie odpowiedzi właściwej pełni w różnych teoriach pytań, a w szczególności w pana profesora koncepcji, i jak można doprecyzować przeróżne pojęcia erotetyczne, czyli pojęcia z zakresu teorii pytań, dzięki odpowiedniemu zdefiniowaniu pojęcia odpowiedzi właściwej. Drodzy Państwo, mamy sporo czasu na dyskusję, także zapraszam teraz do komentowania i zadawania pytań panu profesorowi. Można? Proszę bardzo, tak. Gdyby jeszcze pan profesor Jankiesz zechciał wyłączyć prezentację, ja wtedy będę lepiej widziała, chyba że nam się jeszcze przyda. Może się przydać, ale to wtedy... No to dobrze, to zostawmy, tak. Ja będę w takim razie zerkała. Gdyby ktoś z państwa miał pytanie, a ja bym nie widziała, to proszę na czacie po prostu napisać, wtedy na pewno zauważę. Z tym, że pani profesor, ja mogę usunąć, tylko muszę teraz... Ale nie, to myślę, że zostawmy, bo może będą jakieś pytania odnośnie do jakichś formuł konkretnych i może niech zostanie w takiej postaci. Jeśli można zapytać, był przywołany Kamiński w pewnym momencie wywodu, że u Kamińskiego często w wykładach i że w pamięci się, jak właśnie, czy Kamiński rozwijał Ajdukiewicza tą koncepcję pytań i odpowiedzi, czy formułował swoją? Bo tu wyszło dzisiaj w czasie wystąpienia właśnie, że jednym ze źródeł takich inspiracji jest dawna własna edukacja u Stanisława Kamińskiego, tak? Zapadło w pamięć z tego, jak on ujmował koncepcję pytań i odpowiedzi. To jeśli można tego Kamińskiego dopytać, co jeszcze zostało i czy można widzieć u niego jakieś własne pomysły czy intuicje? To znaczy tak, sam profesor Kamiński wyraźnie się powoływał na Ajdukiewicza. I z tego, co tam od profesora Kiczuka, który wtedy ćwiczenia prowadził do wykładów Kamińskiego, to Kiczuk wspominał, że Kamiński jeździł gdzieś na seminaria do Ajdukiewicza. Także ja bym powiedział chyba wprost, że on wykładał Ajdukiewicza. Czy za Ajdukiewiczem wykładał tę teorię pytań. Oczywiście tak to u Kamińskiego, to on zawsze to jakoś porządkował, ujmował swoje słowa, ale ja myślę, że tam nie było różnic, odstępstw. No tu nie, tak jednoznacznie
nie mogę się wypowiedzieć, ale z tego co pamiętam, gdy z kolei ksiądz profesor Hajduk pisał jakiś tam skrypt z wykładów Kamińskiego, to w tym skrypcie właściwie też nie ma różnic w porównaniu z Ajdukiewiczem, oprócz tego co sam profesor Hajduk dodał, to znaczy o kognitywistycznej interpretacji pytań, zdań praktycznych. On uważał, że zdania praktyczne, tak jak rozkazy i między innymi pytania mają wartość logiczną. Z tym by się na pewno Kamiński nie zgodził, no i myślę, że są mocne argumenty, żeby się z tym nie zgodzić. Ale w tej części, która była sprawozdaniem z wykładów Kamińskiego, to myślę, że to tak jak i u Kamińskiego samego było zgodne z Ajdukiewiczem. Zresztą profesor Kamiński, to się dało odczuć wyraźnie, nawet to czasami formułował, bardzo wysoko cenił Ajdukiewicza. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do pytań i komentarzy. Ja też mam pewne pytania, ale chcę najpierw dać tutaj okazję, możliwość do innym naszym uczestnikom do zadania i pytań czy skomentowania. Czy coś może należałoby jeszcze objaśnić, omówić na przykładach? Czy coś pozostaje niejasne i chcieliby Państwo dopytać? Pan Sławomir Pasikowski, proszę bardzo. Dzień dobry, słychać mnie, widać? Tak, tak, słyszymy, tak. Proszę bardzo. Jestem w niesprzyjających warunkach, bo się zapasię na lotnisku w Monachium, ale z uwagą przysłuchuję się prezentacji profesora Jonkisza. Mam pytanie, które zlokalizuję w bliskim momencie, do którego nosi się profesor Remierz, mianowicie pan profesorze wspomniał o Kamińskim i pytaniach narracyjnych. Prosiłbym o krótkie przybliżenie tego zagadnienia. Jaśniejsze byłoby dla mnie to, o czym była mowa właśnie w tym momencie. Dziękuję. Profesor Kamiński, nie wiem właśnie, czy to było gdzieś tam u źródeł, czyli u Ajdukiewicza. Za Ajdukiewiczem dzielił pytania na dwie obszerne kategorie, to znaczy pytania domagające się rozstrzygnięcia, krócej do rozstrzygnięcia, najkrócej rozstrzygnięcia, oraz pytania domagające się uzupełnienia. I w tej kategorii pytań domagających się uzupełnienia wyróżniał domagające się prostego uzupełnienia, czyli krócej się mówi do uzupełnienia proste, domagające się wyjaśnienia, czyli problemowe, czyli te dlaczego, i właśnie tak zwane narracyjne. I ja tu w tym przykładzie, który podałem, człon pytajny był właśnie taki domagający się narracji, czyli opowiadania. Nieraz z dodatkową zachętą, na przykład powiedz i teraz jest pytanie, jak było, albo opowiedz, jak było. Więc tu się nie zadowoli pytający odpowiedziami w stylu tamtych pytań, tylko właśnie no, trzeba poopowiadać. To musi być jakaś narracja. W tym moim przykładzie, jak doszło do tego, czy jak to się stało, że Kolumb właśnie wtedy odkrył Amerykę, no też trzeba by opowieść jakąś sformułować i w zakresie niewiadomej byłyby właśnie różne takie narracje. Różne narracje. To miałem na myśli mówiąc, że to uniwersum trzeba zawsze dostosować do tego, czego pytanie dotyczy. W tych narracjach można by rozpocząć od tego, jak organizował, tam jak zdobywał fundusze, ale to musiałoby być opowiadanie domagające się narracji, czyli opowiadania. Dziękuję bardzo. Już tam słyszymy, jakiś lot jest zapowiadany, więc, ale mamy nadzieję, że pan Sławomir jeszcze z nami zostanie. Ja tylko może jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć, jeżeli chodzi o te pytania. Właśnie ja też z nimi się spotkałam, pracując nad teorią pytań. Czasami nazywa się po prostu pytaniami otwartymi, ale właśnie albo pytaniami do opowiedzenia. I przytacza się jako przykłady właśnie pytania typu, jak to się stało. Ale chciałam zwrócić uwagę na to, że jeżeli się zastanawiamy nad zastosowaniem teorii pytań, to te pytania właśnie typu, jak to się stało, one mają ciekawe zastosowania w takim na styku teorii pytań i prawa, dlatego że na przykład w polskim prawie
w momencie przesłuchiwania świadków, też oskarżonych, właśnie na początku jest obowiązek zadania tego typu pytania. Nie od razu zadawania pytań szczegółowych, tak jak to bywa w krajach anglosaskich, tam jest troszeczkę inne, to wszystko jest. Nie wiem, tutaj jest z nami student prawa, to może mnie poprawi pan Maciej, nie wiem, może ktoś inny też ma to bardziej na bieżąco, ale z tego, co ja sobie przypominam, to właśnie takie pierwsze pytanie, które trzeba zadać świadkowi, to jest właśnie takie pytanie, jak to się stało, żeby świadek bez żadnych tutaj podpowiedzi przedstawił swoją wersję, a dopiero później w dalszym ciągu są takie bardziej szczegółowe pytania. I jeszcze a propos, skoro już mówimy o tych kontekstach prawniczych, to właśnie jest taka kategoria w ramach procesów uchylania pytania. Czy się uchyla pytanie jako pytanie na przykład tendencyjnego albo sugerującego jakąś odpowiedź. I właśnie co ciekawe, były jako pytania, które są uchylane, zwykle są dawane pytania typu czy. I teraz jak spojrzymy na te pytania typu czy, no to Ajdukiewicz twierdzi, że one mają tautologiczne założenia. No to jak mają tautologiczne założenia, to nie powinny nic sugerować odpowiadającemu. A tymczasem są uchylane jako pytania, które naprowadzają. I to jest jeden z argumentów za tym, że taka właśnie analiza pytań typu czy, którą tutaj pan profesor już rozwinął w sposób chyba możliwie najdokładniejszy, czyli taki, że którym jednak wyróżniamy jako tą część niewiadomą, nie zawsze całe pytanie stawiamy jako niewiadomą, całe zdanie, prawda, jest tym argumentem, tylko różne jego fragmenty są tymi niewiadomymi. No ja w swoim ujęciu pytań nazywałam te pytania hipotetycznymi, że one właśnie sugerują pewną hipotezę wręcz odpowiadającemu, do której on się ma ustosunkować. I to z tej racji te pytania są uchylane, a nie jako takie, które mają tautologiczne założenia. Więc takie spojrzenie na zastosowania, jak pytania działają w praktyce w różnych kontekstach, na przykład w wywiadzie psychologicznym, czy właśnie w teorii prawa, czy może to są jakieś bardziej tam szczegółowe zastosowania już samej teorii tych procesów sądowych, no to pokazuje to właśnie, że pewne ujęcia teoretyczne pytań są mniej lub bardziej adekwatne względem tych zastosowań. Mhm. Zachęcam Państwa do dalszych pytań, komentarzy. To, co Pani Profesor teraz uzupełniła, mówiąc o tym kontekście, tam w prawie czy w rozprawach, to dobrze potwierdza wyniki tej analizy. To znaczy, można powiedzieć tak, że wyniki tej analizy pokazują, dlaczego takie pytania mogą być sugestywne. Mimo że to są pytania do rozstrzygnięcia, dlaczego mogą być sugestywne? Bo można, zadając pytanie, akcent nawet intonacyjnie tak postawić, że coś się w nich zakłada, a coś się kwestionuje. I tu sugestia jest wtedy bardzo wyraźna. Tak, i nie tylko pytania z takimi szczególnymi predykatami złożonymi, bo to dawano wcześniej, w takich wcześniejszych ujęciach teoretycznych, na przykład właśnie u Wiśniewskiego, to on dawał jako przykłady pytań tendencyjnych takie pytania typu, czy przestałeś tam już, nie wiem, nękać swoją teściową. No więc one mają, to są takie specyficzne predykaty, prawda, których jak odpowiemy nie, no to tak czy inaczej się, czy tak czy nie, no to tak czy inaczej się przyznajemy do tego, że tę teściową tam nękaliśmy. Ale to nie dotyczy tylko tego typu pytań, to w samej strukturze pytań typu czy i w niektórych ich interpretacjach, a tych interpretacji, jak pan profesor świetnie pokazuje, jest bardzo wiele. Te pytania, jak one są sformułowane tak po prostu w języku polskim, w tym czy na początku i pozbawione kontekstu, to one są po prostu bardzo wieloznaczne. Dopiero kontekst nam to doprecyzowuje. No a pana profesora analiza pokazuje, jak wiele możliwych interpretacji tych pytań jest, prawda? Jak bardzo one są wieloznaczne. To pan profesor Wojtysiak to tak ujął na naszym spotkaniu z ubiegłego roku, że liczba interpretacji pytań typu czy rośnie wykładniczo wraz z rozwojem polskiej teorii pytań. U Ajdukiewicza była jedna i później tak stosunkowo coraz więcej, a pan profesor tych interpretacji już podaje dla nawet stosunkowo prostych pytań kilkanaście. Jeśli można, to taka mi się nasunęła tutaj filozofia po góralsku pytania czy, ale ze względu, że jest nagrywane, to nie będę tego rozwijał dalej, ale są pytania takie proste, karczmiane, czy chcesz
tak, nie będę tu cytował dosadnych słów, ale każda... Ja nie wiem, ja nie bywam w karczmach, więc... No to właśnie... To może poza kamerą. Poza kamerą, ale to tutaj te góralskie, jak w dowcipach właśnie góralskich, te pytania, czy coś tam, no i ta sugestywność tych pytań jest tak mocna, każda odpowiedź i tak się sprowadza, że jest odpowiedzią po myśli pytającego. To tutaj kończy się jak kończy. Także te pytania trzymają taki charakter właśnie mocno sugestywny. To tutaj, jeśli tą góralską dutę wziąć, to taka tylko uwaga z boku. Tak. Jeśli można, ja tu jeszcze bym dopytała o parę rzeczy pana profesora, skoro mam taką okazję. Na razie nikt więcej się nie zgłasza. Bo pan profesor tu jak najsłuszniej opowiedział o tych różnicach i napięciach pomiędzy takim ujęciem ajdukiewiczowskim, odpowiedzi właściwej, i takimi ujęciami epistemologicznymi bardziej. No, na przykład Hintiki, tam Belknapa, oni właśnie piszą trochę pod innym kątem o tym typie odpowiedzi. I ja sobie przypomniałam, tak jak pan profesor o tym mówił, że ja kiedyś weszłam w polemikę na temat tych spraw z panem doktorem Kapczyńskim z naszego instytutu. Myśmy właśnie taką polemikę w Przeglądzie Filozoficznym na ten temat opublikowali. I on właśnie bronił tych epistemicznych bardziej ujęć, w których no, za tą odpowiedź właściwą, no, bezpośrednią, czy jakkolwiek ją tam nazwiemy, no, ale tą taką kluczową dla teorii pytań, uznaje się taką, która zaspokaja w jakiś sposób potrzeby poznawcze. I teraz ja się zgadzam tutaj całkowicie z panem profesorem, że dla logicznych teorii pytań takie ujęcie ajdukiewiczowskie jest dużo bardziej no, przejrzyste i łatwiejsze do zastosowania. Ale z drugiej strony ciężko jest przekonać tych zwolenników koncepcji epistemicznych, że w naszym codziennym użyciu pytań nam na przykład zależy na tym, żeby dostać w tej odpowiedzi właściwej czy bezpośredniej, zawsze tam na przykład chodzi o to, żeby jakaś nazwa własna się pojawiła, że jak na przykład pytamy, kto napisał książkę Pytania i odpowiedzi, ujęcie teorii mnogościowe, no to, że zawsze nam tam chodzi, że tego typu pytanie zadajemy, to zawsze nam tam chodzi o wskazanie imienia i nazwiska, prawda? Że Adam Jonkisz, no to byłaby odpowiedź właściwa, napisał tę książkę, albo Marek Grębiesz napisał tę książkę, to inna odpowiedź właściwa. Chodzi o to, że według nich są takie pytania, nawet typu kto, w których wcale nam nie zależy na tym, żeby tam padła tego typu właśnie odpowiedź, którą by Ajdukiewicz uznał za odpowiedź właściwą, tylko jakaś taka odpowiedź zawierająca jakąś deskrypcję na przykład. Nie? No na przykład mamy taką sytuację, że widzimy, że jedna osoba, że idzie nie wiem, kobieta ulicą i ktoś jej wyrywa torebkę. Ona się nie orientuje, kto to był, jest tłum i potem ona pyta, kto to zrobił. No to nie zależy jej na tym, żebyśmy powiedzieli imię i nazwisko, co zwykle jest zresztą niemożliwe w tej sytuacji, tylko na przykład podali jakąś deskrypcję, no nie wiem, człowiek w niebieskiej czapce, gońmy go, prawda? No i teraz rzeczywiście tutaj powstaje pewne napięcie i wydaje się, że jedno i drugie pojęcie odpowiedzi i takie bardziej logiczne, jak to by sobie wyobrażał Ajdukiewicz, i takie ujęcie poznawcze powinny jakieś mieć miejsce w teorii pytań. No pytanie jest takie do pana profesora, czy to się da jakoś ująć w kategoriach logicznych? No to co no właśnie Hintika czy Belknap nazywają taką odpowiedzią, która zaspokaja potrzeby poznawcze. No bo to, co zaspokaja nasze potrzeby poznawcze, to mogą być różne rzeczy. Bardzo zależy od kontekstu, od samej treści pytania, od bardzo wielu różnych czynników. Czy tutaj logik da się, może coś z tym zrobić, da się to jakoś ugryźć, czy trzeba to po prostu zostawić takim pozalogicznym teorią pytań. Nie wiem, czy teraz widać ten nowy dokument, który chyba widać. Tak, udostępniłem. Tak, widzimy. Mhm. Właśnie, bo gdy pani profesor już o tym mówiła, to chciałbym pokazać właśnie próbę uściślenia, która idzie w tę stronę, bo wydaje mi się, że da się uchwycić, może najpierw jedna wstępna taka deklaracja, w logice pytań, tam gdzie się chce coś jednak dowodzić, wyprowadzać jakieś twierdzenia, to pojęcie odpowiedzi właściwej musi być uściślone. Nie da się wyprowadzić żadnego twierdzenia na podstawie takiej definicji, że zaspokaja tam jakieś poznawcze potrzeby.
Nie da się, bo to musi być jednoznacznie określony zbiór odpowiedzi właściwych. Nawet gdybyś za tym, co Ajdukiewicz zaproponował, kiedy pytanie jest właściwie postawione, gdy jest co najmniej jedna odpowiedź właściwa prawdziwa, co najmniej jedna właściwa fałszywa. I co to znaczy? To jest dalej u Ajdukiewicza. To jest równoważne temu, że alternatywa zwykła odpowiedzi właściwych jest prawdziwa i prawdziwa jest alternatywa zwykła negacji odpowiedzi właściwych. Czyli musi być ta koniunkcja dwóch alternatyw spełniona. No nie da się zbudować tej alternatywy, tych alternatyw, koniunkcji tych alternatyw, o ile się nie dysponuje schematem odpowiedzi właściwej. Więc w logice pytań musi to być uściślone. Natomiast można próbować uchwycić te różne intuicje. Właśnie gdy tam intuicyjnie się mówi, że odpowiedź ma dostarczyć ni mniej, ni więcej, tylko tyle informacji, ilu się pytający domaga, no to jest właśnie to pojęcie, o którym wspomniałem, że odpowiedź ma być pełna, ale nie za pełna. Czyli to da się uściślić w ten sposób, że spośród tych wszystkich pełnych odpowiedzi, ta nie za pełna, to jest taka, że czyli gdybyśmy, że ona wynika z każdej pozostałej nieodwrotnie. Czyli z tych wszystkich pełnych wynika, no taka powiedzmy najbardziej skondensowana, najbardziej uboga treściowo, ale nadal pełna. Czyli taka, ja je nazywam pełne minimalne. Da się to uściślić. I wtedy rzeczywiście to dostarcza tyle informacji, ile w pytaniu jest wymagane. Teraz pani profesor mówi o tych poznawczych. To dałoby się, da się uchwycić dokładnie, ale odpowiednio do sytuacji pytajnej, w której pytanie jest postawione. Dokładnie trzeba zrekonstruować zakres niewiadomej. Jeśli tam w tej sytuacji, że kradzież, torebka i ulica, to oczywiście, że nikt nie oczekuje imienia i nazwiska, czyli w zakresie niewiadomej nie będą imiona i nazwiska osób, tylko opisy osób. Będą opisy osób. I dlatego, gdy ja chciałem trochę uściślić jeszcze bardziej to pojęcie, to było mi akurat potrzebne przy odpowiedzi bezpośredniej, to zaproponowałem, to gdzieś tam chyba dziesiątkę miało. Definicja, ja zaraz to znajdę. Odpowiedzi. D10 chyba to było. O, tutaj chyba. O właśnie. Ta definicja 10 uściśla to, co to znaczy, że jakieś zdanie samo wskazuje możliwości. Czyli nie na przykład, że tam jest jakiś opis, kto odkrył Amerykę i tam teraz powiedzmy ktoś zamiast mówić Krzysztof Kolumb, to opowiada o tym, że to starszy syn tam jakiegoś no, rzemieślnika z Genui i tak dalej. Można zrobić deskrypcję, która odnosi się do Krzysztofa Kolumba. Ale gdy w danej sytuacji pytajnej, dla danej sytuacji pytanie odpowiednio zrekonstruujemy ten schemat, czyli uwzględnimy, co jest w zakresie niewiadomej, no to wtedy albo dopuszczamy takie deskrypcje, albo wymagamy podaj imię i nazwisko, tak gdyby odkrywcy Ameryki. Więc ja tu przybliżam, co to znaczy, że samo zdanie i proszę popatrzeć, samo wskazuje pewne możliwości z zakresu niewiadomej, wykluczając tym samym pozostałe, co najmniej jedną spośród zawartych w uniwersum pytania. To znaczy, że to zdanie A jest odpowiedzią zawężającą wprost. I tak, ten warunek jest niezbędny. Jest w zdaniu A użyty wprost albo przyjmowany domyślnie warunek danego pytania. Musi to być. Czyli, że ktoś to niekwestionowaną część musi przyjmować, żeby mówić o odpowiedzi właściwej czy tej bezpośrednio wskazującej. A możliwości zawarte w uniwersum pytania są wskazywane wyłącznie przez użyte w zdaniu A. I teraz proszę zobaczyć, nazwy z zakresu niewiadomych pytania do uzupełnienia. Czy tam będą te deskrypcje, czy tam będą imiona, nazwiska? Tu. Nazwy lub zdania z zakresu niewiadomej pytania do uzupełnienia, bo tam mogą być nazwy przyczyn, nazwy celów albo zdania opisujące przyczyny cele, dlatego tu jest rozszerzone. I teraz w przypadku pytań do rozstrzygnięcia
bezpośrednio, a nie będzie mówić, że to jest odpowiedź pośrednia, jeśli użyjemy w niej składników lub negacji składników, jednak lub więcej, osnowy pytania rozstrzygnięcia. I to w konkretnej sytuacji wychodzi, czy ktoś, również w sytuacjach egzaminacyjnych, że ktoś potrafi, mówiąc prościej, stosując terminologię pytania, udzielić odpowiedzi, czy też zaczyna tworzyć jakieś narracje, opisy, z których wynika odpowiedź. I my wtedy mówimy, no to jest wprawdzie trafne, ale tak daleko, pośrednie. Więc tu jakoś można. Oczywiście nie wszystko się da wtedy, nie wszystko się da, ale o co trzeba zawsze zadbać, że gdy się proponuje jakieś uściślenia, zwłaszcza w języku formalnym, to później rzeczywiście trzeba sprawdzić, jak to funkcjonuje w tych rzeczywistych sytuacjach. To nie może być tak, żeby dla jakiegoś uzyskania jakiegoś twierdzenia przyjąć założenia zupełnie niezgodne z tym, co się dzieje w rzeczywistych sytuacjach. A to się zdarza. W tych logikach, o których tu dzisiaj mówiłem, to się zdarza. Jak się tą zasłonę symboliki zrzuci, zobaczy, jakie tam są intuicje u podstaw tych dowodów i twierdzeń bardzo poważnie brzmiących, to widać, że to jest po prostu nieraz naciągane. No, to jest istotny, okazuje się ten postulat, o którym rozmawialiśmy też na tym spotkaniu ubiegłorocznym, żeby z tym modelem teoretycznym, który się ma jednak wrócić potem do rzeczywistości i zderzyć go, prawda? Z tym, bo my oczywiście możemy wyjść od jakiejś prostej empirii, stworzyć ten model, ale bez powrotu, bez zderzenia go z empirią, no to ten model jest często niewiele wart. Jeżeli mogę, to jeszcze tutaj takie miałam drobiazgi, bo zwróciłam uwagę, że pan profesor przytaczając, i nad tym ja się sama zastanawiałam, nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, przytaczając tutaj definicję Eidukiewiczowskiej, powiedział pan profesor, że odpowiedź wyczerpująca to jest taka, z której wynika każda trafna. Otóż wydaje mi się, że trzeba przynajmniej powiedzieć, że wynika każda i tylko trafna odpowiedź, czy każda i tylko taka właściwa, która jest prawdziwa. Bo przepraszam, ja pomówiłam trafna, czyli bo tak rozumiem ją po, tak jak profesor Jadacki, czyli właściwa i prawdziwa. Dlatego, że jeżeli powiemy, że po prostu ma z niej wynikać każda właściwa i prawdziwa, no to będą mogły wynikać też właściwe, znaczy też jakieś nieprawdziwe. Czyli na przykład weźmy pytanie, kto z Polaków napisał monografię o pytaniach? No i odpowiadamy na przykład, każdy, kogo nazwisko ma co najmniej dwie litery. No to wynika z tego każda prawdziwa i właściwa odpowiedź na to pytanie, no ale wynikają też rozmaite nieprawdziwe odpowiedzi, prawda? Więc trzeba to jakoś zawęzić, tak żeby to pojęcie odpowiedzi wyczerpującej. To znaczy, bo ja tego początku, bo tu starałem się przywrócić udostępnianie, tego początkowego zarzutu. Nie do pana profesora, tylko tam na początku wydaje mi się, że były te przytoczone od Eidukiewicza, te typy odpowiedzi u Eidukiewicza, gdzieś wyżej, na samym początku. Tak. I chodzi o jaką odpowiedź? Odpowiedź wyczerpującą. Odpowiedź zdanie prawdziwe, zdanie prawdziwe. No to nie, to moje zastrzeżenie jest uchylone, ponieważ to ma być zdanie prawdziwe, no to nie może z niego, to nie może to być zdanie, z którego wynika fałsz. Dobrze, to przepraszam, to uchylam, ale jeszcze jakby, jeżeli bym mogła, to dosłownie jedną rzecz chciałam zapytać, taką bardziej ogólną, filozoficzną. Bo wspomniał pan profesor, że pojęcie odpowiedzi właściwej jest bardzo ważne w wielu teoriach pytań, że odgrywa kluczową rolę na przykład przy definiowaniu rozmaitych innych pojęć. I ja się tak zastanawiam, dlaczego tak jest, dlaczego logicy tak lubią odpowiedzi właściwe. I moja hipoteza jest taka, że lubią je tak, ponieważ one są po prostu zdaniami oznajmiającymi, a logicy bardzo lubią zdania oznajmiające, bo to jest coś, czym się zajmują od bardzo dawna i mają dobrze rozeznane teorie tych zdań. Tak jak spojrzymy na teorie pytań, które się pojawiały w XX wieku, to pierwsze te teorie, no to były wręcz teoriami sprowadzającymi pytania do zdań, takimi redukcyjnymi, na przykład, że tam pytanie typu czy, to jest po prostu jakaś alternatywa, no, a później, no tak w duchu Eidukiewicza, w tych polskich teoriach pytań, no uznaje się jednak pytania za wyrażenia osobliwe, no ale jednak analizuje się je w ścisłych związkach do pewnych zdań no, oznajmiających, no właśnie założeń, albo odpowiedzi.
I czy pan profesor się ze mną zgodzi, że to pewnie dlatego tak jest, że odpowiedzi właściwe odgrywają taką rolę w teoriach pytań, że teoria zdań oznajmiających jest czymś, z czym logicy po prostu są dobrze zaznajomieni i na gruncie czego czują się bezpiecznie? To znaczy, tak, czują się bezpiecznie, ale dlatego się czują bezpiecznie, że tylko gdy się nawet, ja się nie zgadzam z tym ujęciem, żeby reprezentować pytania przez zbiory zdań, bo są takie ujęcia, ale tylko gdy ściśle się powiąże z pytaniami zdania, które mają wartość logiczną, to łatwo jest później badać te relacje logiczne, no chociażby wynikania. Czyli założywszy, że coś jest prawdziwe, jest wykluczone, żeby to, co wynika, było fałszywe. Także to nie jest przypadek, że no, logicy w logikach pytań, jednak pytaniom zawsze towarzyszą te zdania oznajmiające, te, co do których nie ma wątpliwości, że mają wartość logiczną. Zresztą tu przy trafności pytań już też wyszła sprawa. Ja dokładnie sprawdzałem, jak to jest w tych innych logikach. U Wiśniewskiego jest na przykład, on dzieli ogół zdań oznajmiających na prawdziwe i pozostałe. Oznacza je wprawdzie tak, jak gdyby to były fałszywe i później tak o nich mówi, jak gdyby w tej drugiej kategorii były fałszywe, ale moim zdaniem trafniejsze jest ujęcie ogólniejsze, że są prawdziwe i pozostałe. W tych pozostałych są te prawdziwościowe, fałszywe, ale są też takie oznajmiające, które nie mają wartości logicznej. Bo w założeniach pytań i również w odpowiedziach, jako odpowiedzi mogą się pojawić zdania oznajmiające, co do których no, co najmniej można dyskutować, czy mają wartość logiczną. Myślę o normach na przykład. Normy, że się zakłada jakąś normę i stawia się w kontekście tego założenia pytanie. No i wtedy, gdy ktoś udziela odpowiedzi właściwej, czyli musi to założenie przejąć odpowiadając i teraz gdyby przyłożyć do tego wymaganie, że odpowiedź ma być właściwa, prawdziwa albo fałszywa, no to może nie być ani prawdziwa, ani fałszywa, o ile jest koniunkcją, w której jednów to jest zdanie pozbawione wartości logicznej. Czyli tu szersze ujęcie, ale ogólnie jest tak, że z tymi deklaratywnymi jest rzeczywiście o wiele prościej, gdy w analizie pytań się takie uwzględnia. Dobrze, cóż, raz jeszcze bardzo dziękuję panie profesorze za ten referat, za przypomnienie nam teorii pytań, przede wszystkim za samą tę monografię, dzięki której pan profesor tak znakomicie rozwinął teorię pytań Ajdukiewicza. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za obecność na dzisiejszym spotkaniu. Zapraszam na kolejne nasze seminaria. Na pewno mam już zaplanowane na 26 kwietnia spotkanie z panem profesorem Ryszardem Kleszczem, ale być może jeszcze coś wcześniej się wyłoni, także będę Państwa informować. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Ja dziękuję za możliwość wystąpienia.